Siema, dzisiaj pokażę wam parę rzeczy, których mogliście nie wiedzieć, jak używać. Typu właśnie taki ślizg, ponieważ z tego co ja wiem, to nie każdy takie rzeczy umie. Ale również będzie w temacie na przykład to, które drzewa mogą się przewracać, a które nie. Więc no, zostawcie suba i lecimy z tym. Nie ma, nie każdy może wie o tym, że ten do psikania sobie właśnie med mgiełka, można jej używać, kiedy chodzisz. To jest pierwsze chyba leczenie, chociaż nie, były splasze, ale jeśli chodzi o samego siebie, żebyś tylko siebie leczył, to chyba pierwsze leczenie, które właśnie tak działa. No, więc... Te kamienie mogą zniszczyć dosłownie te mocne ścianki, więc radzę po prostu uważać na fundamenta. Ale wystarczy się przeciwnikanie mieniami po prostu zesłanie. Jak odróżnić drzewa, które mogą się powalić, a te, które się nie powalają? Bo o dziwo jest różnica, dlatego że jak mam choćby takie wielkie drzewo jak tutaj i je zetnę, to ono się tak jak zawsze było i ono się tak jak zawsze posypie. Ale to już na przykład tak. O, widzicie? O, ptaka! Ty, ptaka wyeliminowałem. XD. Jak je odróżnić? Zauważcie, że tamte drzewa na przykład, one mogą się powalić, bo one są takie jaśniejsze trochę i mają taki śnieg na dole. Tutaj te drzewa są takie ciemne. To też jest ciemne. To jest ciemne, a tam, gdzie szczelam, to znowu może się powalić. No i po prostu tak to działa, że właśnie są wybrane drzewa na tej mapie. Troszkę nie fair, ale okej. Już do przeżycia. No i kill-offem, co najlepsze, można nimi tak bardzo mocno po prostu przerzucać. A jak wpadną do wody, to widzicie, jak pływają? Dobra, lecimy do następnej ciekawostki. Zadam wam ciekawostkę. Jak drzewo płynie, nie można na nim skakać. Ale oczywiście tylko jak płynie. A, rekin mnie atakuje. Pewnie nieraz was nurtowało to pytanie, jak to zrobić, aby móc się ślizgać. Bo o dziwo, nie każdy to wie. Więc no, już śpieszę z pomocą. No to tak. Jak macie W, musicie iść do przodu. To nie tak, że wy stoicie i to przytrzymacie. Wy musicie iść przed siebie, no i pod górkę wam to się średnio zrobi. Tak szybko się to skończy. A z górki znowu będzie szybciej zjeżdżać. Ale dobra, nieważne. Jak to... Dobra, to jak to zrobić? Idziesz sobie, idziesz i przytrzymujesz to, czym kucasz. Jeśli będziesz szedł i tylko klikniesz, to wtedy będziesz miał zwykłe kucanie, ale jeśli przytrzymasz, to będziesz się ślizgać. Mam nadzieję, że pomogłem. Ej, a w ogóle wiecie, że w tej statule, co tutaj jest, można sobie normalnie tutaj, jeśli ktoś będzie was ścigać, to możecie sobie tutaj na przykład schować się gdzieś tu. Są takie szparki, w których po prostu ciężko jest, żeby ktoś cię trafił. O, tu na przykład. Chociaż ja tutaj, o dziwo, to ja tutaj na tym, na Battle Royale'u jakoś lepiej się mogłem schować, ale tutaj jest bardzo fajna kapa po prostu. Jeśli no byś chciał, no, czy tam chciała się schować. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba i pa!